Elo-rowerowe wariaty Wojtek z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się tym oto w sumie niedużym wgnieceniem, ale które mnie dość mocno denerwuje. Jak pewnie oglądacie trochę YouTube'a i wiecie, że są sposoby na usunięcie takiego wgniecenia w ramie stalowej. Robi się to mniej więcej tak, że ma się klocek z dziurą, która ma akurat średnicę taką jak rura, w której jest gniecenie. Yy, wsadza się to w imadło, kręci, kręci i trochę te, to yy, usuwa to wgniecenie. Ale później i tak trzeba później coś tam tutaj dodać. Robi się to w ten sposób dlatego, że yy, wgniecenie nie tylko wgniata tutaj ramy, ale też troszkę rozchodzi się na boki, przez co yy, Tutaj średnica jest większa. Ja to mierzyłem. Różnica jest minimalna. Tak naprawdę, jak to jest średnica 28,6, to tu, jak mierzyłem, to jest różnica 28,7, 28,8 czyli bardzo nieduża różnica. Oczywiście wolałbym to zrobić tak, jak powinno się to robić, dokładnie: czyli wytoczyć to, później to zaspawać wszystko, później to wyczyścić, żeby było wszystko na równo. Tylko problem jest taki, że nie mam odpowiednich narzędzi do tego. No, jak mówię, chciałbym to zrobić tak jak to robią na innych filmikach, ale niestety nie mam zajebistego warsztatu, którym narzędzia kosztują kilkaset tysięcy złotych, więc muszę to zrobić jakoś niestety innym sposobem. Jednym ze sposobów, oczywiście, to by było zaszpachlowanie i wszystko wyczyszczenie, żeby było wszystko pięknie i nie było tego w ogóle widać. Problem jest z tym, że szpachla tutaj prawdopodobnie by prędzej czy później odpadłaby i e, efekt byłby gorszy niż jest. Także ja zastosuję otóż specyfik Auto Welt CX80 e, nie robię reklamy. W sumie pierwszy raz korzystam z takiego ustrojstwa. Mm. Zobaczymy. Jest to podobno, e, jak to piszą, najmocniejsza spoina na świecie. E, w ogóle to określają to jako spaw na zimno. Tworzy wytrzymałą spoinę. Przydaje się wszędzie, gdzie trzeba coś skleić, wypełnić. Naprawia wszystkie twarde powierzchnie. Takie jak metale, stal, żelazo. Bla, 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 bla. bla. Więc ja zastosuję to. I zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Chciałbym, żeby to było oczywiście porządnie zrobione. Oczywiście pierwsze, co należy zrobić, to e, zmatowić powierzchnię i ją odtłuścić. Ja już od, e, zmatowiłem, teraz pozostaje powierzchnię odtłuścić. Oczywiście piszą, że nie powinno tu być żadnego... Farby, żadnego lakieru i tak też zrobiłem, żeby dostać się do gołej blachy. Dobrze, następnie co trzeba zrobić to wymieszać dwa specyfiki w stosunku proporcji 1 do 1, o, żeby to było tak bardziej fachowo. Ślaczek sobie zrobimy. Lecimy, drugie. Następnie wszystko mieszamy. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz teraz to nałożenie tego. Chyba trochę za mało zrobiłem, ale to się dorobi. Dobra, walimy to. Walimy tego. Wygląda to mniej więcej tak. I no widać, że już znikło to. Mam nadzieję, że to będzie się trzymać. Jak zauważam, ten preparat jest bardzo gęsty i mam nadzieję, że się utrzyma. Dobra, jeszcze te wszystkie dodatkowe pierdółki, które mi tam wyszły, to trzeba usunąć. No i następne, co robimy, to czekamy. Ile tam było? Do 12, 12 do 25 godzin. Także e, dobra noc, widzimy się następnego dnia. Dzień doberek. nastał nowy dzień, a preparat już chyba stwardniał, znaczy stwardniał. Wydaje mi się, że troszkę jest miękki, ale wydaje mi się, że już jest dobrze. Także jedyne co pozostaje, to go obrobić, znaczy się użyć papieru ściernego, a żeby to wszystko było równe, ja jeszcze sobie użyję klocka i tak będziemy szorować, aż będzie gładko. A jak nie będzie gładko, to będę próbował to w skutku. Yy. No jak widzicie, to znowu dowaliłem tu tej spoiny, a to z tego powodu, że okazało się, że yy, no troszkę spłynęło z właśnie tej dziury wgniecenia. No i po prostu znowu to yy, położyłem ten preparat, żeby nie było po prostu tej dziury i żeby było wszystko ładnie, pięknie i przyjemnie. No niestety na efekty będziecie musieli poczekać do następnego odcinka. No mam nadzieję, że to już będzie część, która, której będę składał rower. Także nie ma co się martwić, prędzej czy później tą dziurę to wniecenie usunę. Tylko trzeba poczekać ko znowu kolejny dzień, albo na dłużej, bo w sumie jest tu niska temperatura, więc pomyślałem, że jeszcze tak troszkę dłużej sobie poczekam na to, żeby już mieć stuprocentową pewność, że wszystko jest ładnie zrobione. No i to by było na tyle. Niestety myślałem, że będzie e, efekt wow, że tu nie, zniknie w wgniecenie, wszyscy będą mi kraskać prawo, Wojtek, jaki jesteś zajebisty, ale niestety... E, Rany swoje, życie swoje. No niestety tak to jest. No to ja z mojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!